kolonia, która dosyć dobrze się zaczęła rozwijać i przybrała na liczebności. Jest to Componotus Selene. No w tej próbówce mam około teraz 35 do 40 robotnic. Cała masa potomstwa. Postaram się przekręcić tą próbówkę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Wszystko, co chcecie. Larwy, jaja i poczwarki. Czyli następne kilkanaście robotnic powinno się pojawić. Kolonia przebywa na wybiegu. Ja wyciągnąłem tą próbówkę z tej ich areny, w tej czerwonej osłonce. One są cały czas przykryte. Tylko tutaj do potrzeb filmu na chwileczkę ją wyciągnąłem, żebyście mogli zobaczyć, jak ta kolonia wygląda. A kilkanaście mrówek, około 10 jeszcze przebywa na arenie. Dosyć on tam aktywnie patroluje, czyli myślę, że kolonia jest w takim optymalnym stanie swojego rozwoju i ten rozwój pójdzie jeszcze do przodu. Z tego co pamiętam, jak zamieszczałem i udowodniałem Wam poprzedni tak ten materiał z tym gatunkiem, no to określałem potencjał, tak jak rozmawiałem chyba z Głodkiem, wymieniając swoje uwagi, że kolonia powinna osiągnąć około 50 osobników do końca roku. No, myślę, że osiągnie ten stan miesiąc wcześniej i następne 10 czy 15 robotnic jeszcze dociągnę do końca roku, także kolonia będzie ciut większa. No i myślę, że trzeba będzie mrówkom na prezent noworoczny już sprawić arenę minimum 20 na 30 cm, ale będę ją dalej trzymał w próbówkach. To jest akurat 16 na 180, a może dorzucimy jeszcze przed tym największym rozmiarem jej 18 na 180, a potem już 20 albo 25 średnica z większą liczbą tej przegród tych korkowych. To co możecie zauważyć, nie wiem czy to przykuło Waszą uwagę, że wata, tam gdzie są mrówki, raz, nie jest do końca ubita, tak jak ja to zrobiłem, dobijając tam patyczkiem czy inną tą próbówką, jak widzieliście, tą materiał z przygotowywania takiej próbówki dla nowego gniazda, ale jest lekko poszarpana. I to, co jest znamienne, no, nie jest ubrudzona, nie jest zawalona aż tak szczątkami wszelkiego typu, że stanowi tutaj, nie widzicie takiej ciemnej, pionowej ściany zanieczyszczeni, mrówki mają problem z poborem wody, tylko ta ściana jest w miarę czysta. Sama arena jest w miarę czysta, tam są tylko resztki zwierzęce, te, które mrówki wynoszą. Tych małych nie jestem w stanie wizualnie zauważyć, ale kolonia daje sobie świetnie radę i jest w stanie utrzymać porządek na wysokim poziomie. Myślę, że następnym razem zobaczymy się już z kolonią o wiele bardziej liczniejszą i z nową areną. I co, trzymajcie się, pozdrawiam Was, hej!